Agnieszka, kupisz mleczko? Dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Dami. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego odwiedził Radom. Spotkanie było okazją do przedstawienia założeń programowych Trzeciej Drogi oraz prezentacji kandydatów do Sejmu i Senatu. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w niedzielne popołudnie z mieszkańcami Radomia. Na placu Kureckiego mówił m.in. o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Po to idziemy do tych wyborów, żeby skończyć z kłótniami i pójść do przodu. Dość kłótni, do przodu. To nasze hasło wyborcze nie jest tylko i wyłącznie hasłem do 15 października. Tak naprawdę ono musi być zrealizowane po 15 października, bo to jest pewna filozofia funkcjonowania, pewna filozofia życia, której my jesteśmy wierni, chcemy ją przenieść na całą Polskę. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego poruszył także kwestie związane z gospodarką, przedsiębiorczością oraz jakością życia, które mają zastosowanie nie tylko w skali całego kraju, ale również, jak zaznaczył, wyjątkowo istotne są dla południowego Mazowsza. My mówimy dość rozdawnictwu, dość marnotrawstwu, dość zadłużaniu przyszłych pokoleń, ale też dość fałszywym receptom. Nie ma naszej zgody na takie traktowanie Polaków, nie ma takiej zgody na oszukiwanie. Uważamy, że najgorszym podatkiem, jaki został nałożony w ostatnich latach, to jest podatek inflacyjny. Jedyna realna walka z inflacją to są inwestycje. I poziom inwestycji jest w Polsce zatrważająco niski. Najniższy od wielu, wielu lat, od wielu kadencji, poniżej 17%. PSL chce także powrotu do ustawy Wilczka dla przedsiębiorców, wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u, wypłaty przez ZUS świadczenia chorobowego od pierwszego dnia, składki zdrowotnej pobieranej na starych zasadach z możliwością odliczenia 7,75% od podatku oraz wprowadzenia PIT-u rodzinnego, czyli wspólnego rozliczania się rodziców, ale również i dzieci. Celem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest także skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy. To jest bardzo ważne, żeby było 7% PKB na ochronę zdrowia, żebyśmy mogli przekazywać tyle pieniędzy, ile jest potrzebne. Jeżeli ktoś nie dostanie się do lekarza w ciągu 60 dni do publicznej ochrony zdrowia, będzie mógł pójść prywatnie, a NFZ pokryje koszty takiego leczenia. To jest nasza obietnica, to jest jedna z naszych podstawowych gwarancji. Trzeba skończyć z kolejkami do lekarzy specjalistów. Została również poruszona kwestia importu produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy. Zdaniem prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego żywność o najwyższej jakości to ta produkowana w Polsce. Jakość żywienia to jest jedne z podstawowych czynników dobrostanu, czyli zdrowia. Zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Na ten dobrostan fizyczny składa się w bardzo dużej części styl życia, a styl życia to jest jakość tego, co jemy, jakość produktu odżywczego, jakość tego, czym się odżywiamy. Na to musimy położyć wielki nacisk. Dlatego mówimy stop niekontrolowanemu napływowi zboża i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. PSL przykłada również dużą wagę do zapewnienia dostępu do transportu publicznego. Chcą, aby każda wioska i gmina miała dostęp do busów, a w każdym powiecie istniała możliwość korzystania z połączeń kolejowych. Niedawno otwierane lotnisko w Radomiu. Czy ono będzie potrzebne, czy będzie wykorzystane wtedy, jak kilkadziesiąt kilometrów stąd będzie duży port lotniczy? Czy nie lepiej połączyć Radom, Okęcie i Modlin i zrobić właśnie taki połączony mazowiecki port lotniczy, który będzie miał ze sobą transfer osób, będzie kooperował? To wszystko jest możliwe, żeby taka filozofia była, ale przywrócić trzeba najpierw możliwość komunikowania się, po Polsce. Podczas spotkania na placu Kureckiego zaprezentowali się także kandydaci startujący do Sejmu i Senatu z listy Trzeciej Drogi. W wydarzeniu towarzyszył food truck, tak zwany green truck. Można było spróbować pierogów, jabłek, ciast i innych lokalnych wyrobów, którymi politycy częstowali mieszkańców. W poniedziałek odbyła się wspólna konferencja prasowa Roberta Bąkiewicza ze Zbigniewem Ziobrą. Minister Sprawiedliwości udzielił poparcia kandydatowi suwerennej Polski, który startuje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. To pierwszy kandydat suwerennej Polski, który od momentu jej powstania startuje z jej ramienia do parlamentu w regionie radomskim. Robert Bąkiewicz znalazł się na ostatnim miejscu na radomskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Pan Bąkiewicz jest człowiekiem bardzo zaangażowanym. Jest
zawsze blisko ludzi i blisko polskich spraw. Bliskie są mu też wartości chrześcijańskie. Myślę, że jest tu wielu ludzi, dla których patriotyczne wartości są na pierwszym planie. Bąkiewicz w trakcie konferencji prasowej poinformował, że był jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na granicy polsko-białoruskiej po zaostrzeniu sytuacji z migrantami. Proponował wtedy zbudowanie muru, który poprawi bezpieczeństwo na naszej granicy. Zostałem ośmieszony, wyszydzany przez media lewicowo-liberalne. Dzisiaj ten płot, ta zapora jest na granicy. Ona zwiększa polskie bezpieczeństwo w wojnie hybrydowej z Putinem i z Łukaszenką. I właśnie w celu ochrony służb mundurowych dalsze działania w Sejmie chce podjąć Bąkiewicz. Poinformował, że po objęciu mandatu posła złoży projekt ustawy, który zaostrzy kary za znieważanie funkcjonariuszy służb mundurowych. Kolejna transza pieniędzy trafi do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dyrekcji czek wręczył wiceminister zdrowia z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. 15 milionów złotych ma trafić do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na zakup sprzętu i przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego. Z Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych. Rekordowych środków, które w kwocie 1,5 miliarda złotych zostały przekazane dla 152 podmiotów w skali całego kraju. Decyzją ministra zdrowia i pana premiera Mateusza Morawieckiego ta pierwotna alokacja 750 milionów została zdwukrotniona do 1,5 miliarda, niespełna 1,5 miliarda złotych. Za 11 z 15 milionów złotych zostanie zakupiony najwyższej klasy sprzęt, który ma służyć poprawie komfortu pacjentów i dostępu do świadczeń. Ten SOR po tych dwóch inwestycjach będzie pretendował do jednego z najnowocześniejszych tutaj na południowym Mazowszu. Wcześniej strona rządowa przekazała 35 milionów złotych na rozbudowę SOR-u. A te pieniądze zostaną spożytkowane na digitalizację dokumentacji, ale także na przykład, co uważam za bardzo istotne z punktu widzenia dobrostanu pacjenta, na pocztę pneumatyczną związaną z przekazywaniem próbek do badań laboratoryjnych. To będzie bardzo szybkie przekazywanie, szybka diagnostyka i szybka informacja dla pacjenta. Przypomnijmy, że do przetargu na przebudowę Radomskiego SOR-u wpłynęło 6 ofert. Najtańsza oferta znacznie przewyższa, bo o ponad 37 milionów złotych, kwotę, którą szpital zamierzał przeznaczyć na te inwestycje. A w najbliższych dniach komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym. Władze Radomia domagają się od rządu przekazania pieniędzy na przebudowę ulicy Wolanowskiej. Chodzi o 76 milionów złotych. Władze miasta domagają się uruchomienia środków przekazanych w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Chodzi o 76 milionów złotych, które pierwotnie miały być przeznaczone na przebudowę ulicy Warszawskiej, ale w związku z tym, że do przetargu nie zgłosiła się żadna firma, miasto złożyło wniosek o zmianę na ulicę Wolanowską wraz z remontem skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej. Od lutego nie ma żadnej odpowiedzi w tej sprawie. My powtarzamy od wielu miesięcy. Jesteśmy z dokumentacją, pozwoleniami gotowi na rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy Wolanowskiej i miejskiej i krajowej. Potrzebne na to są pieniądze. Te pieniądze są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów u premiera Morawieckiego. W tej chwili politycy Prawa i Sprawiedliwości z jakichś powodów, chyba tylko ich które są tylko dla nich znane, nie przekazują tych pieniędzy do samorządu, do naszego samorządu, wobec czego ta inwestycja jest wstrzymywana. Ulica Wolanowska jest wlotem do miasta od strony zachodniej. Mieszkańcy od lat domagają się remontu tej drogi. Czekamy na pieniądze na Wolanowską ponad 1000 dni. Czterokrotnie słyszeliśmy odmowę. Złożyliśmy piąty wniosek, który nie powinien leżeć w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od niemal roku, a leży już niemal 300 dni. To są pieniądze, które Radomianom po prostu się należą, parafrazując klasyka. To są pieniądze, które były przyznane na ulicę Warszawską i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z końca zeszłego roku mogą być przekładane na inne cele. Słowa prezydentów skomentował poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że to świadczy o nieudolnym rządzeniu miastem. Ja przypominam, że pan prezydent złożył wniosek
o pieniądze na ulicę Warszawską. Otrzymał te pieniądze i nie rozpoczął remontu. Ja apeluję do pana prezydenta, żeby po prostu pracował nad tym, o co wnosi. A jeżeli nie jest w stanie wykonywać swojej funkcji, to niech się poda do dymisji, bo tu jest bałagan, nieudacznictwo, kręcenie. To jest po prostu kolejny etap krętactwa pana prezydenta. Pierwszy wniosek o przebudowę ulicy Wolanowskiej był złożony w grudniu 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, drugi w lipcu 2021 roku w ramach drugiej transzy Polskiego Ładu, trzeci do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w sierpniu 2022 roku, a czwarty 21 grudnia 2022 roku o przesunięcie pieniędzy z warszawskiej na Wolanowską. Ostatni został złożony 24 lutego tego roku. Takiego miejsca na kulinarnej i kulturalnej mapie Radomia jeszcze nie ma. Kuchnie z całego świata i muzyka. Taka uliczka ma powstać w Domu Towarowym Senior w Radomiu. Właściciel zapewnia, że otwarcie już niebawem. Zaawansowane prace toczą się przy rewitalizacji Domu Towarowego Senior. Rewitalizacja obejmuje elewację, stolarkę okienną i drzwiową. Zostaną zastosowane też rozwiązania ekologiczne i energooszczędne. Powstaną wszystkie potrzebne przyłącza do obiektów o charakterze gastronomicznym. Food Hall Fosza 15 powstaje w zabytkowej hali targowej wybudowanej w 1898 roku, która nieprzerwanie służy działalności handlowej. Budynek wpisany jest do szlaku historycznych obiektów na turystycznych. Mapie Radomia podjęto już decyzję o nowym sposobie funkcjonowania obiektu, przebudowując go na potrzeby gastronomii, rozrywki i kultury. W wyniku tych działań powstanie około 3000 m2 na dwóch poziomach budynku. W Food Hall Fosza 15 powstanie do 20 niepowtarzających się konceptów gastronomicznych z kuchniami świata, cukiernią, kawiarnią, piekarnią i biobazarkiem. Wewnątrz powstaną sceny muzyczne i powierzchnia wystawiennicza dla potrzeb wydarzeń kulturowo-artystycznych. Remont domu seniora rozpoczął się na początku 2023 roku i ma potrwać do jego końca, choć właściciele chcą pracę zakończyć jeszcze wcześniej. Otwarcie obiektu planowane jest na początek 2024 roku. Ponad 4 200 000 zł. O tyle najniższa oferta przewyższa kwotę, jaką miejska lecznica planuje wydać na rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. W przetargu wpłynęło 6 ofert. Oferty w przetargu na rozbudowę SOR-u w miejskiej lecznicy zostały otwarte. Wpłynęło ich 6. Niestety każda z nich przewyższa kwotę, jaką szpital chce przeznaczyć na tę inwestycję. Obecnie są one sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Najniższa oferta opiewa na kwotę 41,5 miliona złotych, najdroższa na 69, więc widzimy, że rozpiętość cenowa jest bardzo duża. My w szpitalu zabezpieczyliśmy 37 278 tysięcy na ten przetarg, więc po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym tych ofert będziemy musieli podejmować decyzję, co dalej z tym przetargiem, czy jesteśmy w stanie dołożyć dodatkowe pieniądze, żeby ten przetarg rozstrzygnąć, czy ewentualnie zastanowić się nad ogłoszeniem ponownego przetargu. 37 milionów 200 tysięcy złotych to pieniądze, które mają być przeznaczone na roboty budowlane i niezbędne wyposażenie przymocowane do ścian i podłóg. Sprzęt medyczny czy stoły będą kupowane w osobnym przetargu. W poniedziałek zarząd szpitala ma rozmawiać o ewentualnej pożyczce z władzami miasta. Postępuje budowa siedziby polskich sieci elektroenergetycznych w Radomiu. Prace zbliżają się do półmetka. Budynek powstaje przy ulicy Anny Walentynowicz w Radomiu. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku, a ich zakończenie planowane jest na lipiec 2024. Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum firm POR i Fast Group. Bezpieczeństwo energetyczne całej Polski zależeć będzie m.in. od siedziby tutaj w Radomiu i to nie tylko energetyczne w tym sensie prądu, ale również gazu, czy ropy, czy paliw. Te centra, data center, ten rozwój, to drugie płuco zarządzania energetyką systemem elektroenergetycznym będzie biło tutaj w Radomiu. Budynek będzie miał powierzchnię 12 200 m2. Pracę znajdzie tam kilkaset osób. Dzisiaj rzeczywiście Radom się wyludniał, a dzięki takim inwestycjom, dzięki temu, że jest kilkaset miejsc pracy na lotnisku, kilkaset miejsc pracy tutaj,
to myślę, że będzie warto w Radomiu zostać, swoją przyszłość z Radomiem związać i żyć na wysokim poziomie. W budynku PSE w Radomiu będą zlokalizowane m.in. operator informacji rynku energii, obszarowa dyspozycja mocy oraz regionalne centrum nadzoru. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Kupisz-Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.